klasztor Rylski to najsłynniejszy i największy klasztor Bułgarii. Stanowi on pomnik kultury i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nazwa monasteru pochodzi od Iwana Riły, który w X wieku założył tu pustelnię. Cerkiew Narodzenia Matki Boskiej. Monaster słynie z cudów i jest licznie odwiedzany zarówno przez pielgrzymów, jak i turystów. Cerkiew jest bardzo bogato zdobiona. W środku nie wolno fotografować, ale jej zewnętrzne ściany są w całości pokryte freskami. Cerkiew Narodzenia Matki Boskiej została wybudowana w latach 1834-1837. Ma 5 kopuł, 3 ołtarze i 2 kaplice boczne. Jej pozłacany, rzeźbiony w drzewie ikonostas zajął 4 snycerzom 5 lat. W 2002 roku monastyr odwiedził Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Bułgarii. Obok cerkwi znajduje się wieża Chrelia, która jest najstarszym budynkiem w kompleksie klasztornym. Chrelia Ochmucewicz był zamożnym szlachcicem, który zainicjował budowę monastyru w 1334 roku. W 1844 roku do wieży dobudowano dzwonnicę. Dziedziniec otaczają czterokondygnacyjne budynki z czarno-białymi łukami oraz drewnianymi krużgankami mieszczące cele mnichów. W klasztornej bibliotece zgromadzono 250 cennych manuskryptów i 9 tysięcy starodruków. Kończymy wizytę w monastyrze Rylskim i przenosimy się do Sofii.